chciałem to uczynić, że jest, no Państwo wszyscy na pewno o tym wiedzą, jest coś takiego jak inicjatywa europejska, ustawodawcza, jeden z nas, Uno Linoi czy One of Us, inicjatywa mająca na celu zmuszenie Unii Europejskiej do zaprzestania finansowania aborcji w krajach trzeciego świata, i to się robi na zewnątrz, to robi Unia na zewnątrz, ze środków budżetowych, i mająca na celu zakazanie Unii Europejskiej finansowania już wewnątrz, w Unii Europejskiej, badań, które zakładają niszczenie embrionów ludzi, zabijanie embrionów. Przepraszam, zasadniczo tych powołanych w procedurze in vitro. I lub też takich badań, które wprost zawierają w sobie to niszczenie tych embrionów. Unia Europejska na dzisiejszy dzień finansuje jedne i drugie działania. Finansuje wewnątrz Unii Europejskiej niszczenie embrionów wprost, finansuje badania na embrionach, które zakładają niszczenie, i Unia Europejska finansuje pośrednio przez Mary Stopes International, przez Planned Parenthood International, dostęp do aborcji w krajach trzeciego świata, w tak zwanych. I to robi Unia Europejska z budżetowych pieniędzy, czyli z pieniędzy podatników. I ta inicjatywa jest inicjatywą wspólną wszystkich krajów europejskich, ale zarejestrowanych jest 7. Polska jest na razie najbardziej aktywna i najlepsza, najefektywniejsza w zbieraniu tych podpisów. Każde państwo ma swoje jakieś minima, ale musimy się liczyć z tym, że ponieważ na razie tylko 3 państwa, czy 4 państwa zrealizowały te swoje minima, to my będziemy musieli nadrobić za takie państwa Francja, za jakieś Niemcy, prawda, no trzeba będzie wziąć to na siebie. W związku z tym jest wielki apel do państwa, żeby o tym rozpowszechniać tę informację jak najszerzej się da. O inicjatywie jeden z nas. www.jedenznas.pl w 2 minuty wypełnia się formularz i składa podpis. Więc wystarczy link do tej strony, gdzie jest formularz popierania tego projektu, wysłać do wszystkich ze swoich i spam zrobić brzydki, albo jak ktoś ma czas, to wysłać do poszczególnych osób, którym ufa. Takie zaproszenie do wypełnienia tego podpisu online i już idziemy do przodu i nadrabiamy za naszych przyjaciół z Zachodu. I w rezultacie, ponieważ ta inicjatywa jest jedną z pierwszych, które w ogóle zostały zgłoszone w Komisji Europejskiej, bo to jest owoc ostatniego traktatu i czegoś takiego jak obywatelstwo europejskie, i to jest oczywiście mniej przyjemna część całej inicjatywy, ale korzystając z tych narzędzi, które dali Europejczykom, mówimy, no to dobrze, to Europejczycy teraz przedkładają projekt prawa, które służy wykonaniu podstaw, na których opiera się Unia Europejska. Znów to samo, co w tej mojej wypowiedzi. Unia Europejska opiera się na takich samych mniej więcej podstawach, jak to nasze prawo. I w tej sytuacji finansowanie tych działań jest absolutnie sprzeczne z podstawami prawa traktatów. I żeby to wykonać, żeby zrealizować, wyegzekwować te prawa, to po to się daje Komisji Europejskiej ten projekt prawa. I co oni z nim zrobią, nie wiadomo. Ale ponieważ prawdopodobnie to będzie pierwszy, który będą w ogóle mieć w rękach, to nie będą potrafili tego włożyć pod dywan. Będą musieli coś z tym zrobić, przynajmniej odbyć dyskusję publiczną, przynajmniej coś się stanie i będzie wspólna pierwsza akcja europejska zmierzająca do ochrony życia. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za umożliwienie tak młodej fundacji jak nasza zajęcie Państwa w szkole czasu. Fundacja powstała w lutym tego roku, dlatego mówię, że jest młoda. Natomiast jej działanie i powstanie, złożenie wszystkich dokumentów w sądzie poprzedziło inicjatywa, którą jest wprowadzenie grupy wsparcia dla osób, rodzin, które straciły dziecko. Chodzi o utratę dziecka w wyniku śmierci okołoporodowej, poronienia, aborcji, chorób, wypadków. Wszystko złe, co może nam się w życiu przydarzyć, a co tak na dobrą sprawę przydarzyć się nie powinno. Ponieważ w Łodzi nie ma takiego miejsca, gdzie można by znaleźć pomoc, gdzie można by znaleźć współczucie ludzi chętnych do wysłuchania albo chętnych do popłakania wspólnie, powstała grupa ludzi, którzy
uznali, że należy coś z tym zrobić, że nie możemy wysyłać łodziom do innych miast w poszukiwaniu pomocy, że trzeba radzić sobie tutaj na miejscu. I dzięki uprzejmości tych osób mam teraz możliwość bycia prowadzącym, moderatorem właśnie takiej grupy, przyjmowania osób, które są w wielkiej stracie, bo jak wszyscy wiemy, to nie jest ta kolejność w życiu, prawda? Najpierw są rodzice, to oni są starsi, to ich jest rolą wychowanie, przygotowanie do życia z nowego pokolenia i to oni też pierwsi odchodzą. Natomiast, no, tak jak Państwo pewnie wiedzą, być może kogoś takiego spotkali albo sami tego doświadczyli, są rodziny, w których zadziało się odwrotnie, w których te dzieci odeszły pierwsze, pozostawiając w nieutulonym smutku, w żalu, czasem w złości, w nienawiści do życia rodziny, rodziców. Jest to też miejsce takie, gdzie mogą się zgłosić, tak jak mówiłam na początku, osoby, które dokonały aborcji, bo wielokrotnie okazuje się, że pomysł i jego wykonanie nie był tym, czego oczekiwały. Że gdzieś brak wsparcia na samym wstępie, brak pomysłu na to, jak poradzić sobie w życiu, brak partnera, czy kiepska sytuacja życiowa doprowadziły do decyzji, która była mniej bądź bardziej przemyślana, która wydawała się w tamtym momencie najlepszym pomysłem na życie. Dlatego tutaj organizatorzy udostępnili nam tą chwilę. Chciałabym jeszcze raz powtórzyć, że te spotkania odbywają się w każdy wtorek, nomen omen, zgodnie z moim nazwiskiem, o godzinie 18:30 w siedzibie Fundacji Życie, czyli na Piotrkowskiej 67. Tam, gdzie zresztą dokonał się ten okrutny wypadek, śmiertelny, tragiczny, prawda, gdzie doszło do zabójstwa młodego chłopaka czy jakiegoś dziecka. Gdyby Państwo znali kogoś, kto potrzebuje właśnie pomocy w stracie dziecka, to bardzo zapraszamy. Oferujemy taką pomoc i psychologiczną, ale też taką zwykłą ludzką. Spotykamy się tam po to, żeby sobie pomóc, żeby w kręgu osób, które doznały tych strasznych wydarzeń, po prostu ze sobą być. Zresztą grupa właśnie nosi taką nazwę, Sami ze sobą, która ma być odzwierciedleniem całej tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Nie będę Państwu zajmować więcej czasu. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja sobie podejdę tutaj troszeczkę bliżej, żeby nie stwarzać takiego sztucznego dystansu. Mam nadzieję, że uda się to skoordynować w miarę z tą prezentacją. Chciałam na początku zapytać, czy są tutaj osoby z Uniwersytetu Medycznego? Kilka osób jest, dobrze, świetnie. Będzie kilka odniesień również do, no właśnie do personelu medycznego tutaj na początku. Przerwa techniczna. Ze względu na to, że jesteśmy na Uniwersytecie Medycznym, tutaj w takich szczególnych gmachach,
Pozwolę sobie odnieść swoją wypowiedź na początku do swoich własnych doświadczeń z okresu studiów. Miałam przyjemność studiowania częściowo poza granicami naszego kraju, gdzie dokładnie we Włoszech, w kraju, gdzie prawo dotyczące przerwania ciąży jest nieco inne niż w naszym kraju. Mianowicie dozwolona jest aborcja na życzenie do kończonego 12 tygodnia ciąży, czyli do momentu, kiedy dziecko wygląda właśnie tak. Czyli ma ukształtowane w zasadzie no, całe ciało, główkę, nóżki, pępowinę, serduszko pracuje, fale mózgowe, dziecko w zasadzie odczuwa już bodźce dotykowe. Generalnie jest, no, tak jak widać, no, przypomina, nawet możemy tak powiedzieć, że już przypomina nawet swoim obrazem no, dużego człowieka. Myślę, że pierwszym takim wrażeniem, jakie odniosłam podczas pracy w oddziale ginekologiczno-położniczym na początku właśnie moich praktyk, była taka sytuacja, kiedy pacjentka przyszła do nas na izbę przyjęć z powodu krwawienia z dróg rodnych. Okazało się, że przyszła w ogóle ze swoją 2-letnią córeczką, taką mocno aktywną dziewczynką, która cały czas coś próbowała zbroić. Okazało się, że ta pacjentka jest w kolejnej ciąży, przy czym nie chciała tego dziecka. Okazało się to bardzo szybko, znaczy po badaniu ultrasonograficznym w zasadzie wyskoczyła z gabinetu, zaczęła krzyczeć, weźcie to ode mnie, zabierzcie w ogóle, usuńcie, zabijcie, zróbcie cokolwiek, ja nie chcę. I koniec, ja nie chcę. Powiem szczerze, że jako dla młodej studentki, dla osoby, która no jest w trochę no takim nowym otoczeniu, bo jednak wcześniej miałam doświadczenia tylko z naszego kraju, gdzie jednak mimo wszystko spotykamy się z troszeczkę no odmienną postawą, to był dla mnie duży szok. Kolejne doświadczenia były niestety często bardzo podobne i związane również z problemami dotyczącymi wad rozwojowych u dzieci. I tutaj też spotkałam się z totalnie odmiennym podejściem do tego, jakie staramy się jednak, o które staramy się cały czas jednak w Polsce walczyć. Czyli w przypadku jakiejkolwiek anomalii pacjentka dostawała od razu propozycję terminacji ciąży. Będę o tym jeszcze mówiła, jakie mamy możliwości pomocy takim osobom. W zasadzie każdej takiej osobie, która nawet w majestacie prawa stoi przed decyzją o wykonaniu aborcji. Przypominam tutaj słynny fragment z księgi Jeremiasza. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Staramy się, żeby każdy człowiek był traktowany w sposób taki szczególny i wyjątkowy. I w związku z faktem, że również z biologicznego, medycznego punktu widzenia człowiek, istota ludzka jest istotą ludzką od momentu poczęcia, czyli od momentu zapłonienia komórki jajowej przez plemnik. Od tego momentu mówimy właśnie o tej istocie, która została już poświęcona, w pewnym sensie, której życie będzie miało dalsze odniesienie również dla innych osób. Czy ktoś z Państwa kojarzy kimś święta Joanna Beretta Mola? Tak? O, dobrze, super, znana postać. To jeszcze tak w skrócie przypomnę, to jest kobieta, matka, lekarka, pediatra, która stanęła przed bardzo poważną decyzją w pewnej chwili w swoim życiu. Była w kolejnej ciąży, dowiedziała się, że ma nowotwór w obrębie narządów płciowych. Okazało się, że ma do podjęcia decyzji, albo ratuje siebie, albo ratuje dziecko. Innej opcji nie było po prostu, albo bierze leki takie, które uszkodzą płód, leki, które jakby być może ją wyleczą, ale zabiją jej dziecko. Mogła przerwać ciążę, miała takie propozycje, albo mogła donosić ciążę, wiedząc, że no, raczej szanse dla niej są marne. Ona zdecydowała się na tą ostatnią decyzję. Jej córka również ma na imię Cienna, bo to jest po włosku dość Cienna. Jest obecnie również lekarką i ma się bardzo dobrze, a matka właśnie jest świętą i w zasadzie no, u nas w szpitalu w zasadzie jej obraz
jej zdjęcia piszą w zasadzie w każdym możliwym zakamarku. Pamiętajmy, to co również mówi założyciel Fundacji Mother Care International, profesor Wolley, kobieta w ciąży jest matką niezależnie od dalszych losów jej dziecka. Może to brzmi mało medycznie, ale jednak my staramy się właśnie w ten sposób patrzeć na kobietę ciężarną, na matkę. I to jest taki jakby sposób, nasz sposób patrzenia, nasz sposób wartościowania. Jeżeli chodzi o ochronę życia na świecie, to sytuacja wygląda bardzo różnie. To znaczy, może nie będę się zagłębiać w szczegóły prawne, bo tutaj nie taka jest moja rola, ale chciałabym, żeby Państwo też widzieli, te kraje zaznaczone na kolor niebieski to kraje, w których aborcja jest dozwolona na życzenie. Tutaj również kwestie prawne, czyli trzy wyjątki. Tak naprawdę nie mówimy o sytuacji, w której powiedzmy, dozwolone jest przerwanie ciąży. To są bardziej, trzeba spojrzeć z troszeczkę innego chyba punktu widzenia. Tu mam nadzieję, że się Pan ze mną zgodzi, że mówimy bardziej o takich sytuacjach, w których jakby lekarz nie jest sądzony w przypadku, gdy przerwie ciążę. I to są właśnie te trzy wyjątki. Czyli jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jeżeli badanie prenatalne lub inne przesłanki medyczne, a teraz bardzo ważna część, wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, czyli przesłanki wskazujące na duże prawdopodobieństwo. Duże rzeczy można pod to podciągnąć, niestety. Albo nieuleczalnej choroby, która zagraża jego życiu. Czyli mamy zagrożenie życia potencjalne, domniemane. Możemy to życie zakończyć w majestacie prawa. Trochę paradoks. Oraz trzeci punkt, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Natomiast przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej kwestii z punktu widzenia pracowników służby zdrowia. Przysięgi różne, które lekarze składali w zasadzie już od czasów starożytnych, zmieniały się w zależności od wielu czynników. Zobaczmy, przysięga Hipokratesa mówi w sposób bardzo jasny, prosty i przejrzysty. Nikomu nawet na żądanie nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał. Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. Proste. To jest oryginalna przysięga Hipokratesa. Natomiast zobaczmy, w roku 1948 tak zwana deklaracja genewska, która już była takim dokumentem prawnym o zakresie międzynarodowym, mówiła tak: zachowam najwyższy szacunek dla życia ludzkiego od chwili zapłodnienia. Może mniej jasna, ale nadal dosyć jeszcze konkretna. Deklaracja genewska została zmieniona w 2005 roku, jak widzimy. Zachowam najwyższy szacunek dla życia ludzkiego od jego początku. Kwestia definicji początku, tak? W różnych aspektach widziana w różny sposób. Natomiast to przyrzeczenie lekarskie, które składamy my na zakończenie studiów medycznych, brzmi następująco. Mamy służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. To jest artykuł z kodeksu etyki lekarskiej. Największym nakazem medycznym dla lekarza jest dobro chorego. Salus aegroti, suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. Więc na początku skupię się na kwestii właśnie tych trzech punktów dotyczących tych trzech wyjątków, w których lekarz nie jest sądzony za przerwanie ciąży. Pierwszy z nich będzie dotyczył wad rozwojowych u dziecka. Tutaj na tym zdjęciu mam przedstawiony możliwość, sposób, w jaki odbywa się amniopunkcja, czyli jedno z takich badań genetycznych. Zazwyczaj nie zaczynamy od amniopunkcji, zaczynamy od badań ultrasonograficznych, bierzemy pod uwagę wiek matki, ewentualnie jakieś obciążenia genetyczne, jakieś problemy, o których wiemy z przeszłości pacjentki i ewentualnie zlecamy dodatkowe badania. Badania najpierw z krwi, jeżeli wyjdą nieprawidłowo, wówczas badania inwazyjne.
Ryzyko aniopunkcji, czyli właśnie takiego badania, które wiąże się z pobraniem materiału genetycznego od dziecka, to jest mniej więcej 1%, czyli 1% napłuć brzucha, napłuć płynowodniowego będzie powodowało poronienie. Czyli kobieta, decydując się na amniocentezę, ma jedną szansę na 100, że jej dziecko w przebiegu tej procedury zginie. Dlatego też wiele pacjentek ostatecznie nie decyduje się na taki zabieg. Jest również możliwość dokonania kordocentezy, to jest nakłucie pępowiny i również tutaj oznaczenia różnych parametrów. Natomiast to, o czym się też teraz często mówi, to są błędy różnych metod diagnostycznych. Ostatnio wyszła taka bardzo ciekawa praca, która mówiła o w badaniu ultrasonograficznym o tak jakby zbyt wczesnym wyciąganiu wniosków dotyczącym stanu rozwijającego się dziecka. Szczególnie to dotyczyło wczesnej ciąży. Okazało się, że w Wielkiej Brytanii nawet powyżej 500 dzieci ginie z powodu rocznie, z powodu nieprawidłowej diagnostyki. To znaczy wydaje się, że dziecko się nie rozwija, że coś się jakaś wada rozwojowa na wczesnym etapie ciąży, która uniemożliwia życie w przyszłości takiego dziecka, jest podejmowana decyzja o terminacji ciąży, natomiast później okazuje się, że to dziecko było zupełnie zdrowe. To jest właśnie taka rada. To są właśnie taka praca. I teraz tak, pytanie, czy choroba powinna być wyrokiem? Czy rzeczywiście możemy na podstawie jakichś przesłanek czy bezpośrednich, czy pośrednich, to nie ma znaczenia, tak naprawdę stawiać na jakimś tam wyrok śmierci. I czy możemy wyciągać też wnioski odnośnie tego, czy ktoś ma prawo do życia, czy też nie ma prawa do życia, na podstawie jego materiału genetycznego. My teraz mamy na bramie naszego szpitala wywieszony taki duży baner. Właśnie jest na nim takie hasło, że miłość nie liczy chromosomów. I właśnie często pacjentki też właśnie komentują później w bardzo przykryny zresztą sposób ten baner, jak przychodzą na przykład do porodu. Ale w momencie, kiedy rodzice dowiadują się o takiej chorobie swojego dziecka, czy to jest na bardzo wczesnym etapie ciąży, czy powiedzmy w jej połowie, czy też pod sam koniec, bo czasami też są takie sytuacje, wówczas dochodzi do takiej dosyć ostrej reakcji na stres. No, możemy sobie to teoretycznie jakoś tam wyobrazić. Jest wszystko w porządku, małżeństwo planowało ciążę, planowało dziecko, wszystko ma być pięknie, okazuje się, że dziecko jest chore. I ta choroba jest na tyle poważna, że wiadomo, że będzie to dziecko upośledzone, będzie wymagało opieki, a przecież nie tak miało być, miało być tak pięknie. Wówczas spotykamy się często z właśnie takimi objawami u tych rodzin, w których również my jako lekarze musimy sobie poradzić. Tutaj występuje sparaliżowana zdolność osądu, wyparcie prawdy, następnie złość, bunt, smutek, nawet depresja, a następnie w następstwie wszystkich wyżej wymienionych etapów dopiero akceptacja sytuacji. Ale co, jeżeli jest mało czasu, mamy diagnozę postawioną powiedzmy w 20 tygodniu ciąży, rodzice są na etapie powiedzmy wyparcia prawdy, złości, buntu i wtedy dostają od lekarza prowadzącego informację o tym, że tą ciążę można przerwać. Majestacie prawa, proszę bardzo. Co oni wtedy zrobią? Bardzo często niestety, dochodzi do takiej sytuacji, że chcąc odrzucić od siebie takie brzemię i ten ciężar związany z tą sytuacją, rodzice bardzo szybko decydują się na przerwanie ciąży. Mają na to często dzień, dwa, trzy i nie mają nawet możliwości oswojenia się z sytuacją, przejścia przez te kolejne kroki. Wówczas dochodzi do rzeczywiście poważnych problemów natury emocjonalnej, zarówno
poszczególnych członków rodziny, jak i całej tej rodziny jako właśnie jednostki. Pojawiają się pytania o sens cierpienia, o winę, o krzywdę, o niesprawiedliwość, o wartość też samej matki czy samego ojca jako rodzica, no bo kim, dlaczego akurat mnie to spotkało, dlaczego, czy coś ze mną jest nie tak, prawda? To wszystko są również pytania, które kierowane są do lekarzy. Natomiast istotnym czynnikiem według tutaj przedstawionych badań w procesie podejmowania decyzji jest uznanie, ostatecznie okazało się, moralnej odpowiedzialności za wynik ciąży. Czyli okazało się, że tak naprawdę nastawienie rodziców do ciąży i do tego, w jaki sposób oni, w jaki sposób prezentuje się ich nastawienie jakby do całej sytuacji, to jest główny czynnik determinujący dalszy los takiego chorego dziecka. Poprzez usunięcie dziecka z ich świata rodzice wierzą, że mogą odsunąć od siebie żałobę związaną z relacją z dzieckiem, które mają stracić. Jednak przez taką decyzję odkładają jedynie konsekwencje krótkofalowe. Więc jeżeli chodzi o realną pomoc takim rodzicom, to absolutnie nie jest to namawianie ich do przerwania ciąży, to jak najszybciej, to trzeba teraz, trzeba już, nie ma innej opcji. Mamy możliwość nawet w naszym kraju prowadzenia prenatalnej opieki paliatywnej. Cóż to takiego, bo to tak brzmi trochę skomplikowane. Jest to taka opieka w okresie okołoporodowym, czyli zarówno nad płodem, czyli nienarodzonym dzieckiem, kobietą ciężarną, jej mężem, pozostałymi członkami rodziny, już urodzonymi dziećmi oraz może nawet często dalszymi członkami rodziny w okresie właśnie tej ciężkiej choroby dziecka. Często również jego umierania, pogrzebu, pochówku i jakby otaczanie tej całej rodziny właśnie taką ogromną, ciepłą opieką. To jest kwestia, która budzi ogromne emocje, ale okazuje się, że w przypadku zaproponowania rodzicom takiej opcji, niezależnie od światopoglądu, aż 80% decyduje się na utrzymanie ciąży, na urodzenie dziecka, w momencie, kiedy wiedzą, że dziecko nie będzie cierpieć, a oni będą mieli właśnie taką dobrą, porządną, kompleksową i holistyczną opiekę. Tutaj są wymienione mniej więcej punkty, które rzeczywiście są brane pod uwagę. Oczywiście cała opieka medyczna, leczenie objawowe u dziecka, czyli prewencja, nie wiem, bólu, odleżyn, leczenie zaburzeń oddychania itd., itd. W przypadku kobiety ciężarnej leczenie chociażby takich objawów jak wielowodzie, małowodzie itd. Natomiast również skupienie się na opiece psychologicznej, na opiece duchowej, na towarzyszeniu tym rodzicom, na zbieraniu pamiątek nawet, tak? To też bardzo ważna kwestia i na przejściu przez okres żałoby. Tutaj mam wypisane z jednej z prac naukowych takich, jakby taki wzór planu porodu, który można zaproponować właśnie rodzicom. I który został również stworzony przez rodziców właśnie takich chorych dzieci. Rozumiemy, że po porodzie mogą zaistnieć sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i będzie trzeba podjąć decyzję. Prosimy o informowanie nas, byśmy mogli brać udział w podejmowaniu decyzji dla dobra naszego dziecka. Prosimy, by żadna interwencja nie działa się bez naszej zgody, z wyjątkiem tego, co zostało spisane w tym planie porodu. Wierzymy, że akceptują Państwo nasze życzenia. Prosimy, by pytać nas, jak się czujemy, czy dziecko jest aktywne, czy mamy do opowiedzenia specjalne historie z czasu ciąży. To pozwala na uczczenie życia naszego dziecka. Jeżeli nasze dziecko będzie mieć więcej lub mniej problemów niż było zakładane, prosimy, by przedyskutować z nami opcje. Chcielibyśmy pozostać w tym samym pokoju w czasie od rozpoczęcia porodu do czasu regeneracji. Jeśli chodzi o monitorowanie stanu płodu, życzymy sobie brak zewnętrzny, wewnętrzny, to można wybrać. Chcemy usłyszeć tętno naszego dziecka przed postępem porodu.
Jeśli serce dziecka zatrzyma się przed urodzeniem, chcemy lub nie chcemy zostać o tym poinformowani. To jest tutaj takie zalecenie odnośnie przeprowadzenia porodu w takich sytuacjach, czyli opcja pod tytułem poród siłami natury za wszelką cenę, ale coraz częściej dochodzi jednak do głosu taka decyzja, która jest często kontrowersyjna, ale jednak żeby wykonywać w niektórych uzasadnionych przypadkach cięcie cesarskie. Czyli w sytuacjach na przykład, gdy rodzicom bardzo zależy na tym, żeby jednak mieć możliwość urodzenia na pewno żywego dziecka, albo w sytuacji, jeżeli jest jakieś zagrożenie dla matki. Chcemy trzymać dziecko przed czy po śmierci, zatrzymać cenne ciało dziecka, aby się z nim pożegnać tak długo, jak to jest możliwe. Wszystkie leki, które będą podawane dziecku, powinny być dawane w dawkach, które przyniosą maksymalny komfort przy zachowaniu przytomności dziecka. Prosimy o informacje na temat leków uspokajających i zahamowania laktacji. Prosimy, by ojciec dziecka mógł spędzić noc w szpitalu. Chcemy zatrzymać następujące przedmioty na pamiątkę. No i tutaj można sobie wybrać. Pragniemy, by również nasi bliscy mieli możliwość przywitania i pożegnania się z dzieckiem. Chcemy ubrać i umyć nasze dziecko. Przy czym tutaj to zdjęcie akurat jest wykonane właśnie w naszym szpitalu również. To jest, myślę, taka cenna informacja, bo jesteśmy jednym z wielu szpitali, w których jest możliwość właśnie takiego pełnego pożegnania się z dzieckiem, czyli jest do tego specjalnie przeznaczony pokój, gdzie nawet cała rodzina może przyjść i pożegnać się normalnie z ciałem dziecka. Zostały lub nie zostały sporządzone plany co do pogrzebu dziecka. Tutaj ogromna rola wsparcia opieki społecznej. Mamy lub nie mamy ubranie do pochówku. To jest u nas akurat też właśnie w naszym szpitalu. Mamy właśnie taki grób dziecka nienarodzonego, który jest w którym w sytuacji, gdy rodzice nie chcą odebrać ciała dziecka, wówczas mamy możliwość po prostu pochowania raz w roku. Odbywają się właśnie takie pogrzeby. I myślę, że to jest taka cenna informacja jednak, że nawet w sytuacji, gdy rodzice dowiadują się o tym, że dziecko jest bardzo ciężko chore, że są miejsca, gdzie mogą się udać i poprosić o pomoc, gdzie zostaną otoczeni pełną i całościową opieką od momentu diagnostyki poprzez całą ciążę, poród dziecka oraz jego chorobę i śmierć. Tak więc to dotyczyło właśnie tego punktu. No, chciałam pokazać Państwu może dosyć taką przykrą stronę, ale jednak zaznaczyć bardzo wyraźnie to, że możemy takim rodzinom pomagać naprawdę w szerokim zakresie. Natomiast mówi się często o tym, że właśnie ciąża jest dużym zagrożeniem dla kobiety. Tak naprawdę jednak okazuje się, że w naszym kraju sytuacje, w których dochodzi do przerwania ciąży według statystyk z powodu choroby matki, to jest tak naprawdę dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć te sytuacje w przeciągu roku. Ogólnie ciąża jest okresem dla kobiety bezpiecznym w momencie, kiedy jest odpowiednio prowadzona. Ciąża zmniejsza ryzyko rozwoju dnotworów, jajnika, piersi, endometrium, jest czasem regeneracji wielu narządów i generalnie również bardzo takim wyjątkowym momentem dla samej kobiety. Natomiast właśnie cały czas słyszymy tutaj na przykład sprawa Alicji 1000, gdzie tak naprawdę kobieta, czy problem był cały czas nastawiany na to, że to ta ciąża spowoduje u niej pogorszenie tej wady wzroku. Natomiast to tak naprawdę nie ciąża, ale poród mógł to zrobić. Mamy możliwości radzenia sobie w takich przypadkach absolutnie bez żadnego problemu. Natomiast tutaj została sprawa zupełnie w dziwny sposób rozmuchana, przynajmniej z medycznego punktu widzenia. Ja właśnie podczas jednego z moich staży naukowych prowadziłam badania u pacjentek z zespołem antyfosfolipidowym i stoczniem trzewnym. To były takie pacjentki, u których często są takie dosyć poważne choroby reumatologiczne, w których mówi się, że wynik ciąży jest bardzo zły i że pogarszają ogólnie rokowanie u pacjentek.
Tak więc akurat to było badanie prowadzone we Włoszech. Mówi się, że pacjentki, namawia się pacjentki do przerywania ciąży, jeżeli zajdą w ciążę, szczególnie podczas takiej aktywnej fazy choroby. Natomiast z badań, które przeprowadziłam, okazuje się, że te pacjentki, które w sposób świadomy utrzymały ciążę, które miały włączone odpowiednie leczenie w czasie ciąży, te pacjentki nie dość, że rodziły zdrowe dzieci, ale same wychodziły również bez szwanku z choroby, z choroby i w zasadzie jeszcze w dużo lepszym stanie niż przed. Tak więc to jest tylko przykład, ale możemy tak naprawdę je mnożyć. Okazuje się, że w przypadku problemów dotyczących zdrowia matki, do przerwania ciąży dochodzi bardzo rzadko. To jest bardzo w ogóle rzadkie wskazanie, 0,004% w zasadzie. Natomiast w krajach takich, w których prawo regulujące przerywanie ciąży jest bardzo restrykcyjne, na przykład jak w Irlandii czy na Malcie, okazuje się, że wyniki dotyczące umieralności okołoporodowej matek są najmniejsze na świecie. Czyli w tych krajach, w których aborcja jest nielegalna, również w takim przypadku, wyniki zdrowotne u kobiet ciężarnych, możemy to tak w ogólnym tego słowa znaczeniu ująć, są najlepsze. A tutaj takie dwa cytaty, to już Państwo sobie sami przeczytają, bo akurat jeżeli chodzi o kwestię czynu zabronionego, to jest kolejny wielki temat, szczególnie dotyczący jakby bioetyki, ale dla nas, z naszego punktu widzenia jako ginekologów, w momencie, kiedy taka pacjentka do nas trafia na izbę przyjęć. Natomiast później jest to w pewnym sensie dla nas rozpatrywane tak, jak w przypadku przerwania ciąży na życzenie. Ale chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na kolejną kwestię. W związku z działalnością naszej fundacji w krajach rozwijających się, głównie w Kenii, w rejonie Idziolo, chciałabym właśnie powiedzieć kilka słów, jak wygląda sytuacja w krajach rozwijających się. Tutaj było również mówione o tym, że Unia Europejska chociażby współfinansuje zabiegi przerwania ciąży i aborcje, różne środki antykoncepcyjne na naprawdę masową skalę w krajach rozwijających się. I właśnie chciałam pokazać, jak to wygląda z naszego punktu widzenia. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła 8 celów milenijnych, w których cel 5, mogę następnie prosić, dotyczy poprawy opieki zdrowotnej nad matkami. Ten cel miał być zrealizowany do 2015 roku. Mieliśmy osiągnąć obniżenie umieralności okołoporodowej na całym świecie około 75%. Głównym, można powiedzieć, miejscem, gdzie dochodzi do zgonów okołoporodowych w sensie takim, w zasadzie u pacjentek ciężarnych do plus 6 tygodni po porodzie. To jest dla nas taka umieralność okołoporodowa. Spójrzmy, najwięcej takich sytuacji dotyczy Afryki subsaharyjskiej i te liczby są tak naprawdę kilkaset razy większe niż w przypadku krajów rozwiniętych. Tutaj kolejny schemat, który przedstawia sytuację w Afryce. Tutaj wschodnia i południowa część, zachodnia, centralna, jak widać, razem tworzą połowę przypadków, czyli wiemy, że umieralność okołoporodowa w Afryce jest największa na świecie. Tutaj jeszcze raz na mapce, Afganistan tu się również wysuwa na czoło. Ja to ze względów politycznych i jednak reżim talibów miał ogromne znaczenie w tej kwestii i fakt zupełnego braku poszanowania dla kobiet. Natomiast jeżeli będziemy zmniejszać umieralność okołoporodową matek w takim tempie, w jakim robimy to od 2000 roku, wówczas cel 5 możemy osiągnąć w 2282 roku. I to jest najgorzej realizowany cel milenijny. Jakie są w zasadzie najczęstsze przyczyny takich sytuacji?
Okazuje się, że główną przyczyną są krwawienia i krwotoki. Zarówno przy poronieniu, jak i po porodzie. Niestety to jest kwestia, która zbiera największe tarzniwo. Ale co ciekawe, 9% zgonów dotyczą, tutaj jest razem, poronienia i aborcji. Czyli jeżeli spojrzymy na to troszeczkę innej strony, w momencie, kiedy aborcja jest jedną z przyczyn umieralności okołoporodowej, czy możemy stosować ją jako rozwiązanie tego problemu? Czy rzeczywiście aborcja i antykoncepcja mogą wpłynąć na poprawę losów kobiet? No nie do końca. Okazuje się, że podstawowa opieka położnicza to jest właśnie to, co możemy zapewnić kobietom, co jest proste, logiczne i co rzeczywiście jest w stanie uratować. Na poziomie totalnie podstawowym 91,5% tych kobiet, które umarłyby w czasie ciąży czy po porodzie. To jest zdjęcie z szpitala, który został wybudowany przez naszą fundację w rejonie Iziolo. Tutaj nasz założyciel, profesor Wolej w środku szpitalu. Tutaj, ale to akurat w trochę jeszcze innym regionie. Tak więc chciałabym właśnie, żeby Państwo również zwrócili uwagę na to, że sytuacja dotycząca aborcji zupełnie inaczej wygląda w krajach rozwiniętych i rozwijających się. To zupełnie stosuje się jako w pewnym sensie rozwiązanie innych problemów, ale ani tu to nie jest realna pomoc pacjentkom. Więc tutaj jeszcze wypisałam Państwu jakby sposoby, w jakich dokonuje się przerwań ciąży. To zapewne nie są wszystkie, bo pomysłowość ludzka niestety w tym zakresie nie zna granic. Rozróżniamy takie środki, które działają na wczesnym bardzo etapie ciąży, czyli często jeszcze przed implantacją albo na samym początku tego rozwoju już w samej jamie macicy. To są właśnie środki wczesnoporonne, czasami ostatnio tabletka 486. Następnie kolejna grupa możliwości technicznych to jest typowo takie działanie mechaniczne. Natomiast, co bardzo ciekawe, coraz bardziej odchodzi się od tego, między innymi za sprawą właśnie działalności organizacji chroniących życie, jednak coraz bardziej tego typu przerwanie ciąży jest utożsamiane z bardzo takim nieetycznym działaniem. I w związku z tym coraz częściej obserwujemy, że tego typu działalność jest przenoszona jakby na wcześniejszy okres ciąży i do domów pacjentek. Czyli jak to zrobić inaczej? Po prostu właśnie stosowane są te środki wczesnoporonne i takie środki, leki, które działają na zupełnie inne kwestie normalnie, a stosowane są właśnie jako leki przerywające ciążę na wcześniejszym etapie, które pacjentka połyka w domu, czy stosuje dopochwowo i po prostu przerywa ciążę. I niestety widzimy to coraz częściej. To jest duży problem, bo niestety dostępność jest duża, a kontrola absolutnie żadna. Dodatkowo są, czy tutaj trudno mówić tak o zupełnie wszystkim, ale są takie również sytuacje, jak w przypadku na przykład ciąż po zapłodnieniu pozaustrojowym, gdzie dochodzi do rozwoju większej ilości niż jednego zarodka, później płodu, i dochodzi do takiej sytuacji, w której ciąża powiedzmy 5-6-płodowa, no jest dużym jednak zagrożeniem i tacy rodzice stają przed pytaniem, czy urodzić jedno dziecko, czy też spróbować dać szansę wszystkim tym dzieciom, które się rozwijają, ale zmniejszając szansę na urodzenie się każdego z nich. I w niektórych krajach stosowana jest właśnie wybiórcza, tak zwana fetoredukcja, czyli zabieg polegający na wstrzyknięciu chlorku potasu
do pępowiny lub do serca, że tak powiem, no, łatwiej dostępnych dzieci. I przez to zostaje jedno, góra, dwójka dzieci, które mają możliwość rozwijania się dalej. I z tego co wiem jeszcze, no, nie wiem jak jest w tej chwili, ale jeszcze bardzo niedawno na pewno takie zabiegi były stosowane niestety w bardzo niechlubny sposób również w naszym kraju, mimo że nie jest to w żaden sposób ujawniane publicznie. Jakie są medyczne powikłania aborcji? Zmożone krwawienie z dróg rodnych, uszkodzenie macicy, zakażenia, oczywiście zaburzenia psychiczne. A w kolejnych ciążach, to co też my obserwujemy bardzo często, większe ryzyko porodu przedwczesnego i poronienia. Czyli w momencie, kiedy pacjentka decyduje się już na ciążę, no w odpowiednim momencie, wtedy kiedy rzeczywiście chce i pragnie bardzo dziecka, okazuje się, że no, nie jest to takie proste i jednak bardzo ciąży na niej ten zabieg. No więc, czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie? No oczywiście, absolutnie nie. Dobrze, proszę następnie. Tutaj jest jeszcze raz przedstawione to właśnie sam zabieg mechaniczny i porównanie do farmakologicznego przerwania ciąży. Tak więc, tak jak mówię, no to co z takich ostatnich doniesień wydaje się ważne, to, że jednak same procedury zostają w pewnym sensie przenoszone po prostu poza zasięg działania lekarzy, psychologów. Pacjentki są często zostawiane jakby same sobie na własne życzenie z sytuacją właśnie przerwania ciąży. Takie informacje też znajdą Państwo, nie wiem, na forach internetowych. Pacjentki bardzo się chętnie dzielą takimi doświadczeniami. Nie mają z kim o tym porozmawiać. Internet jest, że tak powiem, taką przestrzenią bardzo anonimową i tam rzeczywiście się one spotykają i rozmawiają na ten temat. To jest jeszcze takie, właśnie będą dwa cytaty, które wygłosił Jan Paweł II do uczestniczek Kongresu Położnych. Zadaniem waszym jest świadczyć wobec wszystkich o czci i szacunku, jakie żywicie w sercach dla życia ludzkiego. Bronić go odważnie w razie potrzeby, odmawiać współpracy w jego bezpośrednim niszczeniu. Nie ma takiej ustawy ludzkiej, która usprawiedliwiałaby czynność w istocie złą, a tym bardziej zobowiązywałaby kogokolwiek do zgody na nią. Prawo bowiem czerpie swą moc wiążącą z tej funkcji, jaką zgodnie z prawem Bożym spełnia na rzecz dobra wspólnego. To zaś jest takim dobrem w tej mierze, w jakiej służy dobru osoby. I dlatego wobec ustawy bezpośrednio sprzecznej z dobrem osoby, negującej samą osobę przez odbieranie jej prawa do życia, chrześcijanin pamiętny na wypowiedziane przed Sanhedrynem słowa apostoła Piotra, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, nie może nie demonstrować w sposób kulturalny, ale stanowczy swojego sprzeciwu. I drugi cytat. Wy macie utwierdzać w rodzicach pragnienie nowego życia zrodzonego z ich miłości i chronić ich radość z niego. Ukazywać swoją postawą uznawanie w dziecku poczętym w łonie matki daru i błogosławieństwa Bożego. Być przy matce, żeby ożywiać w niej świadomość jej wzniosłego posłannictwa i umacniać ją w obliczu ewentualnych pokus ludzkiej małoduszności. Wreszcie z całą troskliwością starać się zapewnić dziecku zdrowe i szczęśliwe przyjście na świat. Myślę, że to takie piękne słowa, które bardzo wiele wnoszą do samego zawodu i położnej, pielęgniarki i lekarza. I to, co... To, co chciałabym również Państwu zaznaczyć i do czego Państwa namówić. My w Warszawie mamy wiele organizacji, które zajmują się ochroną życia. Współpracujemy między sobą i jest wiele organizacji studenckich, które prowadzą różnego typu właśnie takie podobne jak to spotkania. W zasadzie cały czas, że tak powiem, coś się dzieje. I namawiam Państwa również do takiego współpracowania, do inicjatywy, do działania. Dlatego, że jeżeli my tego nie będziemy robić, to będą to za nas robić inni. Natomiast również osoby, które, szczególnie studenci, którzy reprezentują takie
stanowisko i podejście, że jednak ochrona życia jest wartością taką samą w sobie, również namawiam no, właśnie do rozwoju takiego zarówno klinicznego, jak i typowo naukowego, bo rzeczywiście jest bardzo duże pole tutaj też do rozwoju. Kontynuacja przysięgi Hipokratesa. Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu swojej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy. W razie jej przekroczenia i złamania, niech mnie los przeciwny dotknie. Jeszcze jeden slajd jest. Jeszcze jeden slajd. Tak, to jest właśnie tak jeszcze z tą namową. I następny. I tutaj na tym slajdzie już jest kontakt bezpośredni do mnie, jeżeli Państwo mieliby jakieś kwestie, które chcieliby Państwo poruszyć, oraz na stronę naszej fundacji, jeżeli Państwa interesowałoby właśnie nasza działalność zarówno w Polsce, jak i w Kenii. Dziękuję bardzo.